Witam, dzień dobry, Tomek z tej strony. Skuszać Olga na Natalia. Witam na polowaniu na Pragę 17 września z godziny 12. Z godziny 00 z. Sonda doleciała w okolice Lwówka Śląskiego, dokładnie miejscowość Sobota. Sonda w tej chwili już nie nadaje. Z racji odległości czasowej jest to RS-92. Zapraszam ze mną na polowanie. Widoki, tak jak tutaj, możecie zobaczyć, tam karkonosze. Sondy nie dogotowałem. Informację, że przyleciała, dostałem od Konrada. Dzięki, Konrad. No i tutaj jestem, powiedzmy, na ostatnich namiarach. I brak sygnału w tym miejscu, w którym stoję w tej chwili, to jest ostatnia ramka plus predykcja powinno tutaj być. Tam coś mamy białego, to nie, chyba raczej nie sonda, wygląda po prostu na kota, który sobie przyszedł popolować i chyba mnie nawet nie widzi, nie słyszy. O tak, idzie sobie. Jeszcze dla sprawdzenia zobaczymy, jak tutaj wygląda, czy może gdzieś jakiś czasem sygnał się pojawia, ale chyba raczej nic z tego nie będzie. Przestroję radio. Proszę bardzo, częstotliwość jest. No i szukamy, gdzieś ta sonda tu musi być. Jedynie co białego teraz widzę, to rzeczony kiciuś. Trochę Was przytrzymam tym nagraniem, ale nie może być zbyt łatwo. Obawiam się, że jest gdzieś w tych chaszczorach. Jak to nasz kolega Robert Paul mówi. No ale, nie, o, czekajcie. Jest zguba, chodźcie ze mną. Idziemy. Widzę sondę. Idziemy. Proszę bardzo. Piękna sztuka. Oderwał się dzyndzelek od niej. Tak przyłożyła w ziemię. Numery są. Sygnału brak. Także baterie się skończyły. I teraz jeszcze po sznureczku. Zobaczymy, gdzie są śmieci. O, tam w chaszczorach są śmieci. Zaraz spróbuję wszystkie pozyskać. O, tam. Dziękuję wszystkim i pozdrowienia dla naszych grupowiczów z grupy Radio Sondy Polska. Pozdrawiam. Tomek, Stefan Kubek, 6, Olga, Natalia. Trzymajcie się.